Mam przyjemność to już któryś raz być w Knurowie. Współpracujemy tutaj z Kościołem Ogień Przebudzenia z pastorem Tomkiem i mamy ten przywilej dzisiaj być tutaj taką większą grupą. Dzisiaj wiem, że była robiona ewangelizacja u was rano. Chcielibyśmy, żeby takie rzeczy się zdarzały częściej i więcej. Myślę, że tak będzie, że tutaj te ewangelizacje będą systematyczne, że ten Kościół, który tutaj jest na miejscu, będzie te rzeczy sobie pielęgnował. Kochani, ja chciałbym, żebyśmy sobie mogli spędzić ten czas tutaj dzisiaj w taki sposób, który zostawi jakiś ślad. Chciałbym, żeby każdy człowiek, który będzie potrzebował, mógł dzisiaj doświadczyć realnej Bożej obecności, Bożej mocy. Ja wierzę w Boga mocy, nie wierzę w Boga, który jest Bogiem religii. Nie wierzę w Boga, który jest Bogiem wymyślonym przez różnych ludzi i stworzonym na potrzeby religii. Wierzę w Boga, który jest żywy. Ja spotkałem takiego Boga, spotkałem Go osobiście. Nikt mi nie opowiada, nie ona opowiada o takim Bogu, tylko spotkałem Go osobiście. Ja nawróciłem się do Jezusa w 2001 roku w więzieniu. Siedziałem po raz trzeci w więzieniu już wtedy i nie zamierzałem zmieniać swojego życia. Mnie nie interesowała zmiana mojego życia. Byłem bardzo bogatym człowiekiem. Byłem zawodowym przestępcą i uważałem, że moje życie jest ok. To znaczy, może nie chciałem, żeby w tym życiu były pewne rzeczy. Ale generalnie pieniądze były dla mnie wszystkim. I to powodowało, że nie chciałem zmieniać swojego życia. Wiecie, ja mając 17 lat zamordowałem człowieka i trafiłem po raz pierwszy do więzienia. Siedziałem potem za napad z bronią w ręku na kantor wymiany walut. I kiedy siedziałem trzeci raz w więzieniu, spotkałem Jezusa. Ale zanim Go spotkałem, ja doprowadziłem swoje życie do absolutnej ruiny. Stałem się człowiekiem popsutym do szpiku kości. Stałem się narkomanem, stałem się człowiekiem, który produkował narkotyki, handlował narkotykami. Stałem się człowiekiem, który niszczył siebie i innych. I dla mnie istotą rzeczy było to, żeby mieć pieniądze i żeby żyć na maksa. Ja uważałem, że ja jestem pępkiem świata. I pomijając cały jakiś tam szereg różnych rzeczy, bo jak będziecie chcieli, to sobie możecie o tych rzeczach w internecie posłuchać, tam jest dużo tego, to kiedy w moje ręce trafiła po raz pierwszy Biblia i ja przeczytałem w tej Biblii, że w ogóle Bóg jest, to było to dla mnie czymś tak dziwnym, że nie chciałem w ogóle dopuścić tego do swojej głowy. Zacząłem chodzić na takie spotkania, które tam były organizowane przez wtedy chyba Kościół Zielonoświątkowy, o ile pamiętam. I tam też ludzie mówili mi o tym Bogu, który żyje. Natomiast to wszystko było dla mnie jednym wielkim chaosem. I wiecie, kiedy któregoś dnia czytałem tą Biblię, to jak piorun z jasnego nieba przeszyła mnie myśl, że ten Bóg jest. I wiesz, dopóki ty żyjesz na tej ziemi i ty uważasz, że Bóg to jest religia, że to jest chodzenie do kościoła, że to są jakieś tam pierdoły religijne, że tam to są święta i w ogóle, to sobie możesz tak żyć. Rozumiesz? Od czasu do czasu jakoś sobie tak przepchniesz te życie. Pójdziesz do spowiedzi, coś tam zrobisz, albo nie pójdziesz, masz wywalone całkowicie na to wszystko i tak dalej. Ale sobie żyjesz. Ale kiedy ty się dowiadujesz, że ten Bóg jest, to następuje w twoim życiu coś takiego, że musi być podjęta jakaś decyzja. I albo musisz uznać, że coś ci się stało w głowę. Ja na przykład myślałem przez długi okres czasu, że mnie koks puszcza i że przez to, że mnie puszcza koks, to mi się zajarzyło, że Bóg jest. Również różne rzeczy widziałem w życiu. Wiesz, ja trzykrotnie od kraka umierałem, więc po prostu zrobiłem też takie założenie, że mnie koks puszcza, bo mnie nie puszczał nigdy. To teraz mówię, ok, mam taką
taką zajawkę. Wiesz, o co chodzi? Miałem różne zajawki. Wiesz, miałem zajawki takie, że siedzieli, wiesz, Ruski na śliwce i mirabelce przed blokiem i chcieli mnie zastrzelić. To teraz mam zajawkę, że Bóg jest, tak? Ale jak ta myśl przeszyła mnie, tak, to było coś bardzo silnego. Ja wtedy napisałem list do mojej dziewczyny, czy tutaj jest moja żona, tam stoi z tyłu. Napisałem do niej list, napisałem: Agata, Bóg jest. Ona przyjechała na widzenie i wiecie, i mówi: debilu, co teraz zrobisz? Teraz, mówię, dopiero narobisz, kościół założysz, będziesz pieniądze wyłudzał, to teraz to już pójdziesz po bańcie w ogóle. Nie? Wiesz, niczego, żeś wszystko, wszystko ruszyłeś, jeszcze religii nie ruszyłeś. Teraz religię ruszysz, będzie po wszystkim. Nie? Ale ja mówię: Agata, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ja naprawdę uważam, że On jest. Ja muszę coś zrobić ze swoim życiem. Wiecie, to we mnie zaczęło pracować. Mnie wywieźli wtedy, mi brakowało do końca 5 miesięcy, do końca wyroku. Mnie wywieźli, słuchajcie, do takiego ciężkiego więzienia, do Sztumu, tam na wybrzeżu. I tam w dwuosobowej celi ja musiałem sobie zrobić rekonesans życiowy. Ja musiałem uznać, że coś się wydarzyło w moim życiu i to coś, to jest ważne. Ale nadal uważałem, że coś jest nie w porządku z moją głową, więc postanowiłem przeczytać tę Biblię od początku do końca. I wiecie, i tak kiedy ją czytałem, to któregoś dnia po prostu siedząc zacząłem płakać, zacząłem lecieć łzy z oczu, bo wtedy sam w celi tego kolesia, nie było na świetlicy, zacząłem płakać. Ja nie płakałem, wiecie, ja płakałem jak byłem dzieckiem, a tak to nie płakałem w życiu. Ja uświadomiłem sobie, że nie tylko ten Bóg jest, ale On bardzo mnie kocha. Ale to, że On mnie kocha, to jeszcze nie jest wszystko. Ja uznałem, że ja potrzebuję spotkać tego Boga osobiście. I wiesz, jak jest z Bogiem? Z Bogiem jest tak, że ty musisz spotkać się z Nim osobiście. Chrześcijaństwo to jest osobiste spotkanie się z Bogiem. Osobiste spotkanie się. I co to znaczy? Dla mnie wtedy znaczyło to tylko tyle, że w tym płaczu uklęknąłem na podłodze i powiedziałem do Boga: Ty jesteś taki święty, Ty jesteś taki czysty, a ja Ciebie nie znam. Powiedziałem: pomóż mi. I wiecie, i zacząłem bardzo płakać i przez moją głowę przechodziły setki różnych rzeczy, które zrobiłem w życiu. Przechodziły prostytutki, z którymi byłem, przechodziły melanże, przechodziły sytuacje, w których krzywdziłem ludzi, niszczyłem ich. I wypłakałem chyba całe swoje życie na tej podłodze. Wtedy On przyszedł do mnie, przyszedł do mojego życia. Nie widziałem Go, nie słyszałem, ale wiedziałem, że On wszedł do tego miejsca, w którym jestem teraz. I wiecie, i usłyszałem Jego głos. I On powiedział: umarłem zamiast Ciebie, już nigdy nie staniesz na sąd. I wiecie, ja stałem z podłogi, byłem innym człowiekiem. To jest tak bardzo krótko na ten temat, co się stało w moim życiu. Ja chcę, żebyście zrozumieli to, że moje życie dzisiaj jest zmienione. I między innymi jestem tutaj po to, żeby powiedzieć o tym ludziom. I kiedy ja wyszedłem z więzienia i wróciłem do domu jako nowy człowiek, to rozpocząłem absolutnie nowy przedział w moim życiu. Nowy przedział. Zupełnie nowy przedział. I o tym nowym przedziale troszkę jeszcze zaraz wspomnę, ale chciałbym, żebyś zrozumiał, że to, co mówię teraz, to jest po to, żebyś ty otrzymał tą samą informację, którą ja otrzymałem. Ja otrzymałem bardzo prostą informację, że Bóg przede wszystkim jest. Po drugie, że On mnie kocha takim, jakim jestem. A wiesz, znasz siebie najlepiej, wiesz, jaki jesteś ty. Ty wiesz, kto ty jesteś. Ty, w ogóle ludzie nie wiedzą, jaki jesteś, ale ty wiesz, jakie masz myśli, ty wiesz, jakie masz koncepcje życiowe, ty wiesz. Sam siebie nie oszukasz. Rozumiesz? Innych możesz naściemniać, ale sam siebie nie oszukasz nigdy. I teraz ja uświadomiłem sobie, że On mnie kocha i chcę, żebyś zrozumiał, że On kocha Ciebie w takim stanie, w jakim jesteś. Ale to, że On Ciebie kocha w tym stanie, w jakim jesteś, to jeszcze nie oznacza, że Ty masz z Nim kontakt. Bo żeby mieć z Nim kontakt, tak, to Ty musisz podjąć decyzję, pewne decyzje. Ja tam w tym więzieniu musiałem podjąć pewne decyzje. I pierwsza decyzja to była taka, że ja uwierzyłem, że On umarł za wszystkie moje grzechy. Za wszystkie moje grzechy. Umarł za to, że zamordowałem człowieka. Umarł za to, że krzywdziłem innych ludzi. Wiecie, czasami ludzie zadają pytanie, pamiętam, jak byliśmy w takim programie u tej Drzyzgi tam w Krakowie, w rozmowach w toku, i tam mi ludzie zadawali pytania i pytali, mówię: proszę Pana, ale jak Pan odpokutował swoje grzechy, jak Pan załatwił te sprawy? Ja mówię:
Ale jakie sprawy? Jak można załatwić sprawę zabicia człowieka? Co ty możesz zrobić? Iść przeprosić rodzinę? Wiesz, jak zabijesz komuś ojca, jak zabijesz komuś męża, to ludzie nie chcą ciebie w ogóle widzieć na oczy nigdy. Chcą, żebyś zginął. Okej? Wiecie, jak się ukradnie coś komuś, tak? To możesz mu to oddać. Ale ja kradłem całe życie. Nie wiedziałem, co komu ukradłem i ile. Tego nie możesz zwrócić. I wiecie, człowiek, który uwierzy w ten prosty fakt, że mimo, że nie da rady naprawić swojego życia, to mimo wszystko Bóg go kocha, ponieważ Jezus umarł za jego grzechy, to jest człowiek, który przyjmuje sprawiedliwość Bożą w pełnym wymiarze. Wiecie, w naszym kraju uczy się o łasce. Jesteśmy wszyscy katolikami w naszym kraju. Tak? Wszyscy od urodzenia jesteśmy katolikami. Mówi się o łasce. Tylko ludzie nie rozumieją, że ta łaska w praktyce wygląda właśnie w ten sposób. Nie zasługujesz na niebo, ale właśnie dlatego, że Jezus za ciebie umarł, to idziesz do nieba. I okazuje się, że niebo jest pełne dziwnych ludzi. Wcale nie takich super porządnych. Tylko takich, którzy uwierzyli w niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa. I ja w to tam uwierzyłem. Uwierzyłem też, że On wstał z martwych. Nie tam, że to są jakieś chodzenie do kościoła teraz z koszyczkiem, z barankiem, teraz bawimy się w ogóle w ten cały interes. Ja naprawdę uwierzyłem, że On wstał z martwych. I wiecie, co zrobiłem jeszcze? I uznałem, że to Jezus od dzisiejszego dnia będzie panował w moim życiu. Do tej pory ja panowałem w swoim życiu. Ale oddałem Mu panowanie. Wiecie, co to znaczy przyjąć zbawienie? To znaczy oddać Jemu panowanie. Powiedzieć: Jezus, bierz kierownicę i kieruj. Oddać kierownicę. Oddać kierownicę życia. Oddać kierownicę życia. Rozumiesz? Ja tutaj jestem przed Wami z prostej przyczyny, bo ja oddałem kierownicę życia Jezusowi. Postanowiłem żyć, aby szerzyć Królestwo. Żyć, aby szerzyć Królestwo. Wiecie, nas 10 lat służby bezpieczeństwa badały. 10 lat podsłuchiwali nas, robili różne rzeczy. Co oni teraz robią? Tak? To będzie wałek na pół Polski teraz. Tak? Kościołów nas zakładają, pieniędzy na wyłudzają, przecież nieruchomości nabiorą, pójdą jak przecinaki. Tak? Co się stało? A tu się okazuje, że nie ma żadnych wałków tyle lat, że wszystko jest w porządku. Tak? Okazało się, że wszystko jest normalnie i nie mogą tego zrozumieć. Wiecie, za nami gazety jeżdżą, robią zdjęcia, patrzą, jak ludzie wstają z wózków, rozumiesz, nie wiedzą, co się wydarza, jak to się dzieje. A ja mówię, wiesz co? On się dzieje w prosty sposób. Uwierzyliśmy, że Jezus umarł za nasze grzechy, wstał z martwych, uznaliśmy Go za Pana naszego życia i idziemy jak przecinaki do przodu. Oto Ewangelia dla każdego człowieka. Dla każdego człowieka. Bóg tak kocha człowieka, że zszedł na ziemię jako Jezus i umarł za grzechy wszystkich ludzi, aby ludzie mogli pójść do nieba za free. Amen. Za free. Nie zasłużywszy na niebo. Na niebo się nie zasługuje. Nie zasługujemy na niebo. Nikt nie zasługuje. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za free. Ja skorzystałem z tego. I Ewangelia jest bardzo prosta. Jeżeli Ty uwierzysz w to, że Jezus umarł za Twoje grzechy, jeżeli uwierzysz, że On stał z martwych, jeżeli Ty wyznasz ustami swoimi, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz, pójdziesz do Niego po śmierci. Koniec. A najlepszy numer jest taki, że na ziemi zaczniesz prowadzić zwycięskie życie pełne mocy. Zwycięskie życie pełne mocy. I teraz jest pytanie, czy ci z Was, którzy jeszcze tego nie zrobili, czy Wy przyjmiecie tę prostą Ewangelię? Czy Wy zdecydujecie się, że to jest dla Was, czy dalej będziecie uważali, że warto żyć swoim życiem? Jezus wyciągnął mnie z narkotyków, wyciągnął mnie z alkoholu, wyciągnął mnie z burdeli, wyciągnął mnie z niszczenia innych ludzi. Wyciągnął mnie. Dzisiaj jestem z jedną kobietą, jestem szczęśliwy. Wiecie, że kiedyś myślałem, że monogamia to jest dział chemii. Czujesz klimat? I miałem taką zajawkę w głowie. Uważałem, że w ogóle, jeżeli facet ma jedną kobietę, to ma jakiś defekt mózgu. Tak uważałem. Ja naprawdę tak uważałem. To ja się tego nie nauczyłem od kogoś, tylko miałem takie zdanie po prostu na ten temat, nie? A potem stało się coś takiego, że zacząłem kochać jedną kobietę, zacząłem się podobać jedna kobieta. Wiecie, ktoś powie, o, to jest takie proste. Nie, dla mnie to jest cud. Rozumiesz? Ja mówię o tym w kategoriach cudu. Przyjaciele,
To, co robimy dzisiaj w Polsce, jest dziwną rzeczą. Zakładamy wspólnoty chrześcijańskie, robimy spotkania takie jak te, docieramy do setek tysięcy młodzieży, jesteśmy terapeutami razem z żoną, robimy profilaktyki, głosimy na ulicach, uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony i jesteśmy mega szczęśliwi z tego powodu. Staramy się jak największą ilość ludzi zaszczepić tym, że Bóg to nie religia. Że Bóg to nie jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rozumiem, że Bóg to nie są po prostu jakieś inne zajawki, które w tym kraju wszyscy uważają za prawdziwe. Chcemy, żeby ludzie zrozumieli, że Bóg to osoba. Że Bóg każdego kocha. Że nie potrzeba żadnego systemu religijnego, aby być szczęśliwym tu na ziemi. Że nie potrzeba żadnego systemu kapłańskiego, aby pójść do nieba. Że nie potrzeba żadnego systemu religijnego, aby wyspowiadać się Bogu. Że można usiąść dzisiaj tu, gdzie jesteś i powiedzieć: Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. Wiecie, ktoś powie, no tak, Ty miałeś pojechane życie, potrzebowałeś Jezusa. Wiecie, to jest nie tak. Każdy człowiek potrzebuje Jezusa. Każdy człowiek, czy dobry, czy zły. Piekło jest pełne dobrych ludzi, którzy byli bardzo dobrzy, tylko że nigdy nie oddali życia Jezusowi. Podjęli decyzję, że będziemy żyć samodzielnie, jesteśmy samosprawiedliwi. A w Księdze Izajasza jest napisany jak wół taki tekst. Wasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. Jak brudne ubranko przed praniem. Taka jest wasza sprawiedliwość. Rozumiesz? Niestety twoich złych uczynków nie zrobisz przeciwwagi do nich dobrymi uczynkami. Bo twoich dobrych uczynków może być dużo więcej niż złych, ale i tak złe będą, nie znikną. Jak pójdziesz gdzieś tam po śmierci, tak? I ktoś ciebie zapyta, o co chodzi, to ty powiesz, o, mam tyle dobrych uczynków, tak? A tam cię zapytają, ale co z tymi złymi? O, no myślałem, że te tutaj przykryją te złe. No nie przykryją, sorry. No nie przykryją. Wiesz, posłuchaj, jak ktoś zrobi dużą kupę na ulicy, okay? Duża kupa, to tą kupę można przykryć ładnym ciastem. Rozumiesz? Ładnym ciastem. Ale to, że na tej kupie leży ładne ciasto, to nie zmieni faktu, że ta kupa tam jest. I teraz proszę, poczęstuj kogoś takim systemem kulinarnym. Zapraszam Cię na ciasto. Przecież nie widać kupy. Tak? Ciasto jest cudowne. To tak jest z dobrymi uczynkami, którymi próbuje się przykryć złe uczynki. Wiesz, co trzeba zrobić z kupą? Zutylizować. I tylko krew Jezusa utylizuje nasze grzechy. Tylko krew Jezusa. A przykrywanie swoich złych uczynków dobrymi uczynkami to jest kładzenie ciasta na kupie. I musimy być ludźmi, którzy myślą logicznie. I też nie możesz powiedzieć, ja nie potrzebuję Jezusa, jestem super człowiekiem, ja sobie poradzę w życiu. Wiesz, to bo to nie o to chodzi, bo na tej ziemi można sobie świetnie poradzić bez Jezusa, tylko że do nieba się nie wejdzie bez Jezusa. I też nie możesz powiedzieć, że każda droga prowadzi do Boga, bo jest napisane w Biblii jak wół. Tylko ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus powiedział, ja jestem drogą. Wiecie, jak głoszę muzułmanom, różnym osobom, mnie przekonują, bo w Koranie jest to napisane. Ja mówię, świetnie, super, wspaniale. Mówię, jest jeden drobniuteńki mankament. Mahomet umarł i go pochowali, tak? A Jezus umarł i wstał z martwych. Ale jazda. Rozumiecie, o co chodzi? Jezus to jest kozak. Kozak. To kozak. A diabeł to jest bita pała. I musimy zastanowić się, komu my służymy. Bo nie ma ludzi środka. Albo się służy na tej ziemi Bogu, albo się służy diabłu. Ludzie mówią, że mówi, ja sam sobie służę. Mówię, weź przestań, człowieku. Diabeł taki jak ty, rozumiesz, to okręca wokół swojego paluszka. Wystarczy uznać, że nasze ego to błąd. Ja uznałem wtedy w więziennej celi, że moje ego to błąd i oddałem życie Jezusowi. Powiedziałem, ja mówię, olewam swoje ego, ja mam dosyć swojego ego. Ja potrafię tylko i wyłącznie niszczyć tak naprawdę. Nawet jeżeli próbuję zrobić coś dobrego, to i tak z tego wychodzi nic. To jest prosta Ewangelia.
I ta Ewangelia niesie ze sobą moc. I my tą moc prezentujemy. I dzisiaj też chcę wam zaprezentować tą moc. Ja nie chcę, żebyście zostali dzisiaj tylko i wyłącznie z informacją. Jeżeli chorujesz, to zostaniesz się uzdrowiony za darmo. Boża moc wstąpi na ciebie i zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli jesteś zniewolony, to położę na ciebie ręce i uwolnię cię od demonów. Za darmo. Tak się składa, że nie bierzemy kasy za to. Takie hobby znaleźliśmy sobie. Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, wyprowadzamy ludzi na wolność. Wiecie czemu? Ponieważ On wyprowadził nas na wolność. Jezus mnie wyprowadził na wolność. Jezus mnie wyprowadził na wolność. Nie wyszedłem z narkotyków przez żadną terapię. Rozumiecie? Nie wyszedłem ze świata przez żadną terapię. Wiecie, jak ja byłem w świecie przestępcy, miałem 100 tysięcy miesięcznie, nie wychodząc z domu specjalnie. A potem się przestawiłem na 960 zł miesięcznie. Miałem 3 samochody, a potem został mi tylko różowy składek. Ja mówię, to się mieści w kategoriach cudu. Ludzie tego nie rozumieją, wiesz, bo to dla ludzi w ogóle to, ja mówię, człowieku, ja zaraz chciałem zarabiać 960 zł miesięcznie. W ogóle, rozumiesz? Gram koksu kosztował 150 zł, teraz nie wiem ile. Tak? A na zwykły melanż szło ci towaru za około 4000. No sorry. Plus prostytutki i w ogóle, tak? Jak żyć? Ha! Jak tu żyć? Tylko spotkanie z Jezusem mogło mnie doprowadzić do miejsca, w którym zacząłem żyć zupełnie inaczej. Ja się nie bałem więzienia, nie bałem się przestępców. Ja nie byłem z ludzi jak trwoga do Boga. Rozumiecie? Radziłem sobie w życiu. Ale zrozumiałem, że Jezus jest tym, który wprowadzi mnie do nieba. I dzisiaj dzięki Niemu mogę prezentować Jego moc. Dzisiaj uzdrawiamy chorych. Dzisiaj wyprowadzamy ludzi na wolność. Pytanie. Czy chcesz skorzystać z tego, co On dla ciebie dzisiaj ma? Czy chcesz skorzystać z tego? Może twoje życie jest w powijakach? Może szukasz ratunku? Jeżeli tak, to przyjmij Jezusa. To bardzo proste. Jeżeli tak, to pozwól, aby On zadziałał w twoim życiu. Zaproś Go po prostu. Powiedz do Niego: Jezu, ja wierzę temu łysemu recydywiście. W ogóle wierzę mu. Jezus, ja chcę też tego do swojego życia. Ja nie chcę, żeby ten frajer, diabeł, prowadził mnie na postronku, mówiąc, że to moje ja. Ja to brzmi dumnie, szczególnie w trumnie. Rozumiesz? Po prostu. Na moje życie były zamachy. Pamiętam, jak dzisiaj, jak siedzieliśmy w domu, na iście było na nasze mieszkanie. Nasz syn Wiktorek, który dzisiaj pisze, w tym tygodniu pisał maturę. Miał wtedy 8 miesięcy. Agata trzymała go na rękach, zakrywała mu buzię, żeby nie płakał. Ja stałem z bronią, wiedziałem, że jak sforsują drzwi, to będę musiał zastrzelić te osoby, które tam wejdą, bo inaczej zabiorą moją kobietę i moje dziecko. Wiecie, kiedy przyszedłem do Jezusa, te rzeczy zaczęły pryskać jak bańka mydlana. Zaczęły pryskać. On ochronił moje życie. On też chce ochronić twoje życie. On chce przyjść do twojego życia z realnym sensem. On chce, żebyś zaczął czuć się pewnie. On chce uzdrowić każdą twoją chorobę. On chce uwolnić cię od każdego twojego nałogu. On tego chce. On chce, żebyś był szczęśliwy. On chce, żebyś po śmierci poszedł do nieba. On tego chce. Tego ci nie da religia żadna. Żadna religia ci tego nie da. Religia to jest ściema. Każda religia. Katolicka, protestancka, każda. My dlatego zakładamy wspólnoty, bo te wspólnoty są antyreligijne. Nie mają nic wspólnego z żadną formą religijną. Tu się liczy relacja. Relacja. Co
Spójrz w swoje serce, czy chcesz tego Jezusa. W ogóle zobacz, gdybyś dzisiaj umarł, gdzie spędzisz wieczność. I nie mów, że do piachu pójdziesz, człowieku, bo do piachu to pójdzie twoje ciało. To ciało pójdzie do piachu, a twoja psychika i twój duch pójdą gdzieś. Zaplanuj sobie gdzie. Ja sobie zaplanowałem, że do nieba. Przyjąłem Jezusa, mówię, okej, idę do nieba, siemasz. Jestem dzisiaj wolny jak sanki w maju, rozumiesz, co to jest? Czemu mogę umrzeć w każdej firmie, to nie ruszę. Dlaczego ma to mnie ruszać, skoro jak ja dzisiaj bym umarł, to pójdę do nieba. Będę miał lepiej. Tak? Będę miał lepiej. Będę sobie prykał, człowieku, rozumiesz? I nie będę się martwił tym, co jest jutro. Ale póki jestem tu na ziemi, mogę żyć w mocy Świętego Ducha. Przestałem się wstydzić, przestałem się obawiać. Ludzie, przestałem się bać czegokolwiek. Nikogo się nie boję, niczego się nie wstydzę. Kompleksów nie mam. W ogóle nie patrzę, co kto o mnie mówi. Kurczę, jak ja mam wywalone, słuchajcie na to, co kto o mnie mówi. Mistrzostwo świata. Wcale mnie nie interesuje, kto ma zdanie na mój temat. Kocham i czuję się kochany. Wiesz, jak jest na maksa pięknie wstać rano i czuć się kochanym? Stajesz sobie, tak? Halleluja! Tak? Jest cudownie. Jest życie. Tak? Jest Jezus. Można iść i żyć. Można iść i żyć. Można normalnie zarabiać pieniądze. Można normalnie funkcjonować. Rozumiesz? Wstajesz rano, a w piekle się wszyscy kulą i mówią, znowu wstał wariat. Co on teraz zrobi? Co on dziś znowu zrobi? A on znowu pójdzie i będzie głosił Chrystusa. Jezus to jest kozak. To jest ktoś. Przyjmij go jako Pana i Zbawiciela. Oddaj mu swoje życie, nie czekaj! Nie czekaj! Na co chcesz czekać? Nie musisz być godzien, możesz przyjść z całym potencjałem grzechu. On już umarł za twoje grzechy, wszystkie. Umarł za wszystkie twoje grzechy, ty. Wszystkie. On przebaczył Tobie. Bóg Ci przebaczył. Nie musisz wyklęczać swojego zbawienia, nie musisz. On Ci to dał. Jeżeli nie masz pewności, że po śmierci pójdziesz do nieba, chciałbym, żebyś pomodlił się dzisiaj ze mną. Chciałbym, żebyś zyskał pewność zbawienia. Wiesz, jak pięknie być pewnym? Pewnym? Pewność zbawienia. Przestajesz bać się śmierci, przestajesz bać się chorób, przestajesz bać się niemocy. Przestajesz się obawiać, co się wydarzy. Ja nie mówię, że ta droga jest prosta, bo ona wcale nie jest taka prosta. Ja nie mam prostej drogi, ale mam pewną drogę. Mam pewną drogę. Pewną drogę. Ja wiem, dokąd idę. Nie mam żadnych wątpliwości. Wiem, że moje życie nie kończy się z dniem, kiedy fizycznie się jakoś wysztywnię. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle wie. Przyjmij to. Przyjmij to, bo On może wrócić każdego dnia. On może wrócić. Jezus może wrócić. Zastanów się teraz. Pomyśl przez chwilę, gdybyś dzisiaj umarł, gdzie spędzisz wieczność? Czy jesteś pewny, że pójdziesz do nieba? A może uważasz, że nieba nie ma? Że jestem dowodem na to, że niebo jest. Nikt mi nie płaci za to, że tutaj jestem. Nikt. Mógłbym robić wiele innych rzeczy. Ale mówię do Ciebie Ewangelię dzisiaj. Wbrew wszelkim konwenansom religijnym i społecznym. Gdzie pójdziesz po śmierci? Spójrz w swoje serce. Spójrz teraz w swoje serce. Zastanów się. Jeżeli ktoś z Was chce oddać życie Jezusowi, to chciałbym, żebyś się pomodlił ze mną. Taką zwykłą, prostą modlitwą powierzenia swojego życia Bogu. A jeżeli ktoś z Was potrzebuje, żeby w jego życiu zamanifestował się cud, jakiś cud, to też chcę, żebyś się modlił. Ten cud się zamanifestuje. Wszystko według Twojej wiary. Wszystko według Twojej wiary. Pobudź to w sobie. To bardzo proste. Może chorujesz. Może jest Ci ciężko. Chcę, żebyś przyjął dzisiaj swój cud. Czy ktoś z Was
nie ma pewności, że po śmierci pójdzie do nieba. Po śmierci, co się stanie? Jak myślisz? Jeśli myślisz, że olewam to, to jest nieważne dla mnie. Jesteś bardzo arogancki. Wiesz, jak łatwo jest umrzeć? Umierałem kilkakrotnie, to wiem. Łatwo jest umrzeć. Czy ktoś z was chciałby dzisiaj zaufać swoje życie Jezusowi? Zupełnie i w 100%. Podnieś rękę, jak chcesz. Będzie mi łatwiej. Pomodlę się z tobą. Podejdę do ciebie i się z tobą pomodlę. Nic nie tracisz. Nic nie tracisz. To naprawdę nic nie kosztuje. To nic nie kosztuje. Zmienić Pana swojego życia. To nic nie kosztuje. Jeżeli potrzebujesz, żeby się modlić o ciebie, w jakiejkolwiek formie, to kiedy zakończymy to spotkanie, chciałbym, żebyś podszedł do mnie, żebyśmy mogli się modlić. Chciałbym, żebyś tak właśnie zrobił. Możesz też podejść do któregoś tutaj z ludzi, do Tomka, do kogoś tutaj jest z tej wspólnoty i powiedzieć, ja chcę się modlić. A może jutro albo pojutrze przemyślisz te rzeczy, o których mówię. Słuchaj, skontaktuj się z nim, albo skontaktuj się ze mną i powiedz, a to przemyślałem to. Ja chcę modlić się o te rzeczy. Ja chcę mu zaufać. Chcę zaufać Jezusowi. Pomodlę się. Ojcze, dziękuję za tych ludzi. Dziękuję za każdego człowieka, który tutaj jest. Ojcze, ja modlę się o to, aby Twój Święty Duch przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie każdego człowieka, który jeszcze nie poznał Ciebie na tym. Ja modlę się. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie chcieli sięgnąć po swoje cuda. Aby mogli sięgnąć po swoje cuda. Ja modlę się, aby chcieli, aby pragnęli. Ja usuwam teraz zasłony z umysłów ludzi. Ja nie zgadzam się na jakiekolwiek zasłony na umysłach ludzi. W imieniu Jezusa ja usuwam je przez imię Jezus. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa jasny obraz Boga Ojca. Jasny obraz Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, przenikaj każdego z ludzi. Wpływaj na nich. Wpływaj na nich. Ja modlę się teraz o to miasto, Ojcze. Aby tutaj ludzie byli przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja modlę się, aby odwracali się od swojego ego i zwracali się do Ciebie, Jezus. A Ty będziesz przychodził i będziesz im kierował ich życie. Dziękuję Ci, Boże, za to. W imieniu Jezusa. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Król. Przyjdźcie, jeżeli chcecie, pobądźcie razem. Pobądźcie razem. Jutro o godzinie 10. Dobrze jest razem przyjść, zebrać się w jakimś miejscu i realnie uwielbić Boga. Nie w religijny sposób, ale w sposób otwarty i pełen pasji. Nie pozwalajcie, żeby zostało was najdrobniejszy element niepewności.
Nie pozwólcie, żeby diabeł wykradał wam wasze życie. Nie pozwólcie na to. Nie pozwólcie na to. Ja się obroniłem już. Jestem już bezpieczny. Już bezpieczny jestem. Dzięki Jezusowi. Zabezpiecz się. Po prostu. Zabezpiecz się.